Cześć. Cześć. Hej, hej, hej. Łukasz Kardziewicz, bardzo mi miło. Cześć, Jessica, bardzo mi miło. Jessica Ziółek, Myślisz, jak mnie przedstawić? Co? Myślę, jak nie zrobić sobie krzywdy, nie idąc jeden krok za daleko. Okej. Okay. Ale usłyszałem, że masz duży dystans do siebie i tak, że możemy porozmawiać. Oczywiście. Szczerze. Jessica napisała książkę, Wax, cała prawda o kobietach piłkarzy. Zgadza się. I teraz chwilę przed rozmawiałem z Radosławem Majdanem. Grał kiedyś w piłkę, nie pamiętasz, bo my jesteśmy starzy, stał na bramce. Oczywiście, że pamiętam. Tak, pamiętam. Dobrze. I ja Radkowi zadałem pytanie, czy jest najlepszy zawód świata? Jaki jest najlepszy zawód świata? I szybko doszliśmy do wniosku, że jest to bycie sportowcem. W Stanach Zjednoczonych gwiazdą basketu albo NFL, NHL. W Europie, w Polsce świetnie jest być piłkarzem albo na przykład siatkarzem. I teraz pytanie, to najlepszym zajęciem w życiu może być również bycie ojcem? Bycie w związku z zawodowym piłkarzem? Wiesz co, myślę, że no to ma dużo swoich plusów i minusów. No, na przykład w moim życiu, ja akurat odniosę się do siebie, to ja miałam akurat takie sytuacje, że bardzo byłam szczęśliwa przez ten okres, na przykład tych, byliśmy razem prawie już 10 lat, więc na przykład 8-9 lat byłam bardzo szczęśliwa i przynosiło mi to, wiesz, łzy radości i łzy szczęścia, a tutaj nagle, kiedy jest już ten koniec, to ciężko ci nagle, wiesz, odsunąć się od tego świata. To jest naprawdę ciężko, kiedy ty nagle jakby będąc tym sportowcem masz jakby wszystko i nagle zostajesz i jest tak trochę pusto. Pusto. Oglądałeś wczorajszy mecz? Oglądałam, no. Słabo zagrał. Nie chcę tego oceniać, wiesz, nie jestem ekspertem, ja też nie jestem ekspertem, ale przeczytałem w gazecie, w przeglądzie. A, przeczytałeś w gazecie, wiesz, nie będę tego oceniać, ale na przykład uważam, że teraz ta kadra ma trochę takiej świeżości, nie uważasz? Że mamy szansę na coś lepszego? No tak, ale cały czas mówimy o meczu z Wyspami Owczymi. No wiem, wiem. Wiesz, że ten, który szedł w 70 minucie, szedł na nocną zmianę do pracy, dlatego trener musiał go... To jest żart i to był żart Radka Majdana. Nie bałaś się, pisząc tą książkę, że zostaniesz wyklęta w swoim byłym środowisku? Wiesz co, no byłem i obecnym, bo ja w sumie dalej jestem jakby w świecie tych waksów. Dzisiaj, wiadomo, w zniczu pruszków, ale bałam się bardzo, bo wiesz, to jest jednak taki ciężki świat, który dotyka, że mało ludzi też chce się przyznawać do tego, że dziś dużo dziewczyn bardziej, wiesz, no ja też chciałam, pisząc tą książkę, chciałam też pokazać tą perspektywę, jak to wygląda ten świat ze strony tej kobiecej, no bo znamy tą kobiecę, jakby znamy tą stronę męską, ale nigdy nie chwytamy tej strony kobiecej, bo, no wiesz, media piszą na przykład, Ale ma dzisiaj torebkę ubraną, gdzie ona to dzisiaj nie była, w jakim hotelu, ale nigdy nie zapytali się, co jest prawdziwym szczęściem tych kobiet, czy one są w ogóle szczęśliwe, wiesz, czy są jakby zadowolone ze swojego życia. Jest dużo takich jakby aspektów, których jakby media nie poruszają. Wolimy gdzieś tam się jakby obracać w tym, że wszystko jest fajnie, no bo przecież jest ze sportowcem. No czego może ona chcieć więcej? Nie musi martwić się o jutro, ma pieniądze. No ale co dalej? No dobrze, ale co dalej? Ale przecież będąc w takim związku nie zostałaś zamknięta w złotej klatce. Miałaś możliwości rozwoju, realizacji siebie, funkcjonowania na zasadach, które będą akceptowalne przez ciebie, a nie dostosowanie się do pewnych takich obiegowych opinii. Wiesz co, jakby dostosować, no to musisz się, no bo jednak ja na przykład jestem osobą, która nie wyobrażam sobie życia na odległość. I po prostu jestem osobą, nie wiem dlaczego, ale tak mam, że ja po prostu nie wyobrażam sobie życia na odległość. No i musisz się dostosować, no bo jeżeli on dostaje kontrakt na przykład w Leverkusen, tak było na początku, no to co, zostajesz tutaj w Polsce i będziecie sobie latać tak, w sumie ty będziesz musiała latać i musisz się do niego dostosować, no bo on raczej do ciebie nie doleci. Więc wiesz, jest to troszeczkę forma dostosowania. Okej, możesz się realizować, ale dostosować się musisz, bo on, no ile ma takich wolnych dni, na przykład w tygodniu, jeden? No tak, ale to jest krótka historia, 10-letnia, 12-letnia kariera sportowa, a później całe prawdziwe życie dalej przed wami, więc tak, może warto zaryzykować i poświęcić ten czas partnerowi, czy nie, czy błędne koło, ja... Nie, no wiesz co, ja jakby zaryzykowałam, no bo zaryzykowałam i wyjechałam z nim, więc byliśmy ze sobą no prawie 10 lat i wiesz, no jest takie coś jakby, że... Wiesz, ja nie żałuję na przykład tych 10 lat. Ja przeżyłam wspaniałe chwile, zawsze mu będę wdzięczna za te chwile. Naprawdę, no, pokazał mi kawał świata, bo byłam wszędzie, mogę powiedzieć, że wiesz, mogłam po prostu być wszędzie, ale na przykład zabrakło mi w tym wszystkim na samym końcu, gdzieś, kiedy robisz sobie taki rachunek sumienia, zabrakło mi tego, że jednak nie było w tym mnie. Wiesz, był jakby on, była jego kariera,
a nie było mnie. Ale to nie jest dlatego, że on kazał mi nic nie robić i wiesz. Ja popełniłam dużo błędów, no tu z czasem jakby kiedy ten rachunek sumienia sobie robisz, widzisz, że popełniłaś dużo błędów i jest ci gdzieś tam przykro. Jaka była reakcja, już taka bezpośrednia? Zostałaś cały czas, powiedzmy, w tej społeczności, masz kontakt z partnerkami obecnych reprezentantów Polski, któraś zasugerowała, fajnie, że to napisałaś, dla kilku z nas albo dla ludzi, którzy są dookoła nas, ta pozycja otworzy oczy. Bardzo dużo było właśnie fajnych komentarzy i powiem ci, że byłam zdziwiona, bo bałam się troszeczkę tego, że jak napiszę tą książkę, to dużo osób powie, wiesz, nie będą się z tym utożsamiać, powiedzą, a ona sobie napisała jakąś książkę, chce pokazać, bo jest zraniona na przykład i chce pokazać życie ze sportowcem jako te złe, tak jakby, wiesz, te cienie, jakby sławy. A dużo było właśnie takich fajnych informacji, że na przykład napisała do mnie dziewczyna jednego właśnie z reprezentantów Polski, napisała do mnie, wiesz co, muszę ci coś powiedzieć, a ja mówię, no co, a ona mówi, przeczytałam twoją książkę, ja mówię, no i jak ci się podoba, a ona powiedziała, fajnie, że ktoś napisał głośno o obawach, które każda na pewno z nas ma. Jakie to są obawy? Wiesz, to są zdrady, zostanie jakby, wiesz, dostanie tej czerwonej kartki, to jakby hejt, presja. Wiesz, ja na przykład jak zaczynałam być z Arkiem, to też no nikt nie nauczył mnie, jak to jest być sławną. Jak to jest odnaleźć się w takim świecie, kiedy ty nagle, wiesz, zostajesz jakby poddana takiej opinii publicznej, no bo nagle wszyscy cię zaczynają komentować, jak ona wygląda, co ona ubrała, no wiesz, nie myślisz o tym, kiedy jesteś ze sportowcem na początku, tym bardziej ja, kiedy ja miałam, no 16, prawie 17 lat miałam. No to wiesz, jako 16-latka... Nie miałaś prawa być przygotowana, a czy on, Arek, był przygotowany na taki przeskok, jeżeli chodzi o poziom sportowy, przeskok finansowy, no bo to ma ogromne znaczenie. Ja uważam, że nikt nie jest, wiesz, ja uważam, że nikt nie jest na to przygotowany, bo moim zdaniem jest tak, że dopiero kiedy ty wchodzisz na swoje konto i widzisz te cyferki... Jakie? Duże, na przykład. Duże cyferki, to uważam, że wtedy jakby jest najłatwiej jakby nam też troszeczkę pokazać, jakimi jesteśmy ludźmi, bo kiedy jest, wiesz, masz mało pieniędzy, to walczysz o jutro, walczysz o następne kroki w swoim życiu, a kiedy ty masz dużo tych pieniędzy, to wychodzi takie trochę prawdziwe twoje oblicze, tak mi się wydaje. Nie masz tak? Nie wydaje ci się tak? Wchodzę na konto, tam nie ma dużych cyferek, wiesz? Dlatego walczę o życie, a nie zastanawiam się, jak mogę z perspektywy pieniędzy pokazać siebie. Nie zawsze musimy mieć to same zdanie. Czyli przygotowani na sławę nie byliście, przygotowani na pieniądze nie byliście. Nie, uważam, że nie. Kogo powinien mieć dookoła siebie sportowiec, w tym wypadku piłkarz? I kogo powinna słuchać partnerka takiego piłkarza? Jak młoda, 17-letnia dziewczyna może, nie wiem, podpowiedzieć swojemu partnerowi, jak te pieniądze zainwestować. To nie są pretensje, że nie chciałbym, żebyś mnie źle zrozumiała. Nie, ja rozumiem. Wiesz co, no moim zdaniem, co może, w sensie, kto by nam się przydał, uważam, że warto współpracować z psychologiem, z osobą, która gdzieś, wiesz, jest w stanie cię ukierunkować, trochę ci pomóc, no bo ty też dźwigasz taki straszny, duży ciężar, na który, no tak jak mówimy, nastolatkowie nie są przygotowani. Nastolatka w tym czasie, kiedy na przykład ma 17-18 lat, to może się borykać z tym, co ubiorę sobie na imprezę, jak pójdę w weekend. Albo na przykład czego muszę się nauczyć do szkoły, a nie z tym, co na przykład w życiu takim codziennym, no bo jednak jesteś zawsze z tymi rodzicami do tego 18 roku życia na przykład i dopiero później idziesz w ten świat, a czasami nawet idziesz później w ten świat, no bo różnie bywa w życiu, no czasami jesteś dłużej z rodzicami, więc oni gdzieś tam cię ukierunkowują, trochę prowadzą. A tutaj mi się wydaje, że sportowiec potrzebuje na pewno takiej osoby, z którą raz będzie współpracować, mentalnie dźwigać się i sobie wspomagać, jakby wspomagać. I ta partnerka, żeby też miała takie, wiesz, taką osobę, bo uważam, że to jest mega ważne. Dwa, uważam, że wsparcie najbliższych, może nie słuchanie do końca ich, tylko wsparcie tych najbliższych jest bardzo ważne. W tych etapach, szczególnie kiedy, wiesz, masz różne kontuzje, jest jakaś porażka w twoim życiu, więc fajnie jest mieć do kogo się przytulić, z kimś porozmawiać na ten temat i gdzieś tam się wesprzeć. Uważam, że bardzo dużo jest jakby w głowie problem, wiesz, jakby problem jest w głowie, że uważam, że tutaj najwięcej trzeba pracować z takim sportowcem. Miałaś kontakt w momencie, kiedy wyjeżdżaliście do kolejnych super lig, świetnych Bundesligi, ligi holenderskiej. Arek debiutował w reprezentacji, strzelał gole, stawał się wielką postacią. Serie A. Serie A, Napoli, okej, wszystko jest super. Czy zostawiłaś kontakt do ludzi, którzy kompletnie nie byli związani z tym środowiskiem, którzy
szukali swojej pierwszej pracy za 2,5, 3, 3,5 tysiąca złotych, czy kompletnie oderwałaś się od rzeczywistości i ludzi, z którymi się wychowywałaś? Wiesz co, właśnie u mnie była taka sytuacja, że jak ja już się poznałam z Arkiem, to chodziłam do liceum i szczerze powiedziawszy, miałam trochę taką sytuację, że dużo koleżanek no, odwróciło się ode mnie, wiesz. Moja nauczycielka podjeżdża, załóżmy, nie wiem, jakąś Skodą, z takim zwykłym samochodem. Skoda to dobry samochód. No wiem, ale na przykład, no nie wiem, teraz co będzie powiedzieć, Cinquecento, czy innym samochodem podjeżdża po prostu pod jakby szkołę, a tutaj przyjeżdża Arek, który siedzi na przykład w Audi. Mhm. Wiesz, no... chyba lepiej. Nie, nie, no bo to były początki same, więc wiesz, więc on raczej, no tak jak mówię, no nie był moim zdaniem przygotowany i raczej inwestował w siebie. On zawsze był człowiekiem takim perfekcjonistą, jeśli chodzi o sport i zawsze inwestował w siebie, wiesz, fizjoterapeuta, czy tam osoba odpowiedzialna za dietę, suplementację, on bardzo dbał, jakby całe życie dbał o siebie, więc on bardziej na to wydawał niż, wiesz, to akurat ci powiem ciekawostkę, było często tak, że na przykład zagrał dobry sezon i na przykład szedł wybrać sobie buty i mówi, kurde, te buty kosztują 400 euro. Ja mówię, to przecież nagrodź, możesz sobie, wiesz, nagradzać siebie i możesz sobie kupić takie buty. A mówię, nie, to jeszcze przemyślę. Więc nigdy nie był taką osobą, że on na przykład... To kto wydawał więcej? Arek czy ty? Wiesz co, wydawaliśmy, może nawet nie kto więcej wydawał, bardziej wydawaliśmy na wspomnienia, bardzo, wiesz, mieliśmy takie jakby coś, że nie chcieliśmy wydawać na ubrania, bardziej właśnie na takie przyjemności, żeby zaprosić naszą rodzinę, żeby spędzili razem czas, pokazać im na przykład, wiesz, nie wiem, Neapol, czy jakiekolwiek inne rzeczy, jakieś restauracje, to bardziej w to szliśmy niż właśnie w ubrania. To jest ciekawa perspektywa. Poznajesz młode dziewczyny, którakolwiek na przykład zaczyna swój związek z piłkarzem, zadała ci pytanie, czy warto, czy to jest duże ryzyko? Nie, wiesz co, bardziej się o tym nie mówię. Raczej ja tak, no nie miałam takich osób, które wiesz, podeszły do mnie, czy warto być z piłkarzem i ten. Bardziej, no teraz jakby ludzie komentują, wiesz, tą książkę, komentują to wszystko i tutaj gdzieś pytają o to na przykład, no czy warto było być z piłkarzem. Dla mnie warto było być z piłkarzem, bo ja przeżyłam piękne chwile i wiesz, nie mam zamiaru tutaj mówić, że nie wiem, że Arek jest złym człowiekiem. Nie, co ty, po prostu wczoraj zagrał fatalny mecz, nie odejmujemy mu niczego z czysto ludzkim. Widzisz, to jest ta przewaga, że ja mam prawo jako człowiek pracujący w mediach komentować. I... Bardziej się znasz. O, nie znam się. Nie znasz się. Nie, zaryzykuję, że to ty częściej byłaś na stadionie. O niej widziałaś więcej pojedynków piłkarskich na żywo niż ja. Towarzyszyłaś na każdym meczu będąc? Wiesz co, na każdym nie, ale no przeważnie byłam. Byłam na meczach, no bo jednak te wyjazdowe gdzieś tam, nie wiem, po 800-900 km no to nie jeździłam, bo też jak potem mieliśmy razem wspólnego pieska, no to raczej już wolałam zostać w domu. I też często wykorzystywałam ten okres, kiedy go właśnie nie było, wykorzystywałam bardziej na właśnie tą swoją pracę, żeby w 100% wykorzystać ten czas, kiedy go nie ma. Dobrze, a czy to miało wpływ na twój kolejny związek? Życie z Arkiem? Tak. Czy miało wpływ? Tak, no uważam, że bardzo duży miało, bo wiesz, często gdzieś tam nawet to, co przeżyłam z Arkiem, to często się odbijało na Miłoszu, na przykład jakieś różne zachowania, to ja gdzieś, na przykład ten Miłosz nic takiego mi nie zrobił, a ja, wiesz, patrząc na niego, w sensie nie powiedziałam, ale pomyślałam sobie na przykład w głowie, kurde, robisz podobnie na przykład jak Arek coś, na przykład mnie to denerwuje, wiesz o co mi chodzi? Ale nie powiedziałaś mu tego? Nie, ale w sensie on jakby też często wie, on też są w ogóle całkiem innymi osobami są, więc tutaj akurat to, co jest fajne na przykład w Miłoszu, to, że ja bardzo czuję jego wsparcie. Wiesz, on jest człowiekiem i też jest to, co jest najfajniejsze, to, że on jest bardzo spokojny. Bo na przykład Arek jest bardziej typem wybuchowym człowieka, a na przykład Miłosz jest bardziej spokojny. Czyli na przykład, jeżeli się kłócimy, to z Arkiem, wiesz, ja powiedziałam swoje, on powiedział swoje. A bycie z Miłoszem, to jest na przykład, ja chcę coś powiedzieć? Na co Miłosz mi odpowiada? Porozmawiamy, jak się uspokoisz, czyli za pół godziny albo godzinę. Ciekawe podejście. A wiesz, ma 24 lata, gdzieś pomyślał sobie, okej, okay, no taki młody chłopak, no to może by, wiesz, chciał też pokazać, coś powiedzieć. Nie. Na początku takiej znajomości nie bałaś się, nie wejdę po raz kolejny do tej rzeki szeroko rozumianej jako sport i piłka nożna. Bałam się. Bałam się bardzo z tego względu, że, no wiesz, no spaliłam się jakby na jednym związku i to długim związku, to bałam się wejść w kolejny związek, no bo jednak nie jesteś jakby...
pewna tego, co się wydarzy, ale obiecałam sobie jedną rzecz. W tamtym związku, wiesz, nie miałam tej przestrzeni, czy nie, że nie miałam, tylko jakby nie wykorzystałam tej przestrzeni do tego, żeby się realizować, to powiedziałam, że teraz, jak już jestem jakby z kolejnym piłkarzem, to zbuduję sobie takie bezpieczne skrzydła, że jak na przykład coś się będzie działo nie tak, to jak będę spadała, to już nie będzie boleć. Co to takiego jest? Nad czym się koncentrujesz? Teraz generalnie jestem PR menadżerką dwóch marek, fashion. Mhm. Czasami dostaję swoją szansę też w pytaniu na śniadanie, bo jestem tam jakby stylistką, mam taki kącik swój modowy, więc fajne jest to, że po prostu mogę się, wiesz, realizować i mogę się spełniać. Czego mogę życzyć? Zdrówka. Tylko i wyłącznie? Zdrówka, resztę sobie, wiesz, ułożę sama. Tego życzę. Dziękuję. Jessica Ziółek, trzymaj kciuki też do końca eliminacji, dobra? Dobrze. Nie ma lalki wudu i innych historii. Nie, mi bardzo zależy, nie, żeby reprezentacja Polski pojechała na Mistrzostwa Europy. Tak, ja jestem, wiesz, bardzo dobrym człowiekiem. W niedzielę będziesz na stadionie? Nie. Aż tak daleko nie? Nie, aż tak daleko nie. Przed telewizorem będę, owszem. Super. Jessica Ziółek, ja odsyłam do książki Wax. Cała prawda o kobietach piłkarzy.